Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony oczywiście Boluś i witam was w kolejnym odcinku z Farmzy Lota 2017. Z chłopakami jest ze mną skaczący Brączek. Dzień dobry, cześć, i Mr. Adam, wkładam go 15. Witam serdecznie. Dziś, jak już widzicie, bierzemy się za żniwa. Brączek mig-mig zrobił i poleciał jak najszybciej do Fenda. Adaś leci pierwszy i prowadzi nas na pole numer 7, a my dzisiaj nowym nabytkiem, którym jeszcze nie kosiłem, kosił tylko Adaś. Lecimy sobie duże pole soi i też bardzo fajne pole. Tak, mnie nie było jeszcze nawet. Jeszcze jedziemy bardzo fajne pole ciąć. Nie, bo Ronek pojedzie w środku. Aha, czy no tam dobra. Nie wiem, czy ostatni. Okej. Może jechać ten, może jechać prawdzie. Może jechać ostatni. No a dojeżdżę. Przepraszam. Dobra, to jest w środku. Kupiliśmy ogólnie jeszcze wózek, bo żeby tak lepiej się i po drogach jeździło, żeby można wyjechać z gospodarstwa było. Dobra, koguciki też sobie załączę. No dobry pomysł, ale najpierw fajna, fajna akcja, bo jedziemy na pole numer 7, gdzie zawsze byliście przyzwyczajeni, że jest w tym kukurydza na kiszonkę. W tym roku jest nieco inaczej. Brączek musi się trochę naddać, żeby tu w bramce nie, w bramę nie przypierdolsić. Ładnie. Dobra. O, mój jak odpalił koguty to. Ale kurde, powiem wam, musimy teraz wiele więcej takich akcji wprowadzać, gdzie robimy coś w trzy osoby, coś w tym stylu, bo Bolek widać, że... jest w bramę. Że wam ludzie się to bardziej podoba i też, żeby wam się to nie nudziło. Olun jest wolny. No ile ty, Adaś, jedziesz? 30. A no widzisz, a on 23. Także no, wiem. No jest różnica. Godzinę, ale kurczę, nie, cieszę się, że wzięliśmy go, a nie od razu ten Fenda, bo on by był już wiele taki ludzi hejtowało to, że jednak idziemy, że tak powiem, w dół, nie? Staram a czemu się w dół? O coraz większe. No a po Kejsie co inne? No ja nie, no oni to źle zrozumieli, co nie? Oni to źle zrozumieli. Jakbyśmy sprzedali jeszcze tutaj Sameja, no to tak, ale teraz ludzie, jak my sprzedamy Sameja, to w jego miejsce idzie już większy kombaj, a w miejsce później u Holanda idzie na przykład Fend, nie? No mam kombaj. To niezłe siedzisz. Mogę sobie tak wyjaśnić, jaki jest Sameja kombaj? No masy Ferguson przecież mamy kombaj, ten dłuższy co Adaś jedzie. A czemu tu jest Sameja? A no MF-a, sorry, pojebało mi się faktycznie gościu. Ty gościa, no co ty chcesz tu Sameja, ciągnij jo, Sameja, jo, faktycznie, co? Ale no i właśnie co też jeszcze sobie z Adasiem gadałem, cię Brączek nie było. Musimy chyba wziąć na przykład, tak teraz myśleliśmy, że sprzedać na przykład Holanda i na przykład Sameja, nie? I kupić jakiś ciągnik większy czy coś w tym stylu, nie? Żeby się też ludziom nie nudziło i żebyśmy szybciej, bo wiem ludzi naprawdę, że to długo teraz trwa wszystko i wam się troszeczkę może to nudzić, będziemy próbowali teraz coś działać więcej. Jeszcze przed odcinkiem tutaj gadałem sobie z Brączkiem i z Adasiem i pójdziemy właśnie w ten komentarz, który dostaliśmy na temat ciepłowni. Kupimy gdzieś małe pole, gdzieś dalej, tak, ogólnie żeby ono było daleko. Postawimy dwie ciepłownie, zobaczymy, na razie będzie jedna, później jak będą pieniądze postawimy drugą. Zasiejemy sobie las właśnie na tym polu małym. I właśnie mam nadzieję, że będzie takie urozmaicenie, jeśli też chodzi o kasę i w ogóle o wszystko. Dobra, ja myślę, że... Adaś Siema. Zrobi to tak, elo. Adaś, ktoś się wyjaśnił, czy mi się wydawało? Mama się z tym zjawiła, musiałem wyjaśnić na nagrywanie. Dobra, czekaj. To ja sobie to czekaj. Tak, dzisiaj. Poczekaj, Adaś. O ja pierdolę, co się stało? To? Gdzie? Big bugi pospadały z przyczepy. Jo? Dziwne. W tą stronę, w tą stronę. Na sukę wyjaśniłem. Dobra, Adaś, dzięki. Dzięki. Chyba w miarę dobrze postawiliśmy się. A co to jest zasiane? Soja. No to na luzie. A co ty nie widzisz? Nie, bo nie. Nie, na luzie lecimy tutaj fajnie, bo ja się wiesz, nie chciałem zboża na dwa, bo by były pokosy zryte, nie? No i gitara. Dobra. Mamy pięknie zabrany wózeczek, bo to widełka podnosimy, wypuszczamy. Dobra. Ja najpierw na farmie posprzątam. Adaś właśnie na Brączek tutaj ma bardzo fajne zadanie. Znaczy no fajne, ale które nam dużo pomoże, bo Adaś się Brączek zajmuje się dzisiaj właśnie, musi tutaj ogarnąć nam zwierzątka i też musi nam poogarniać maszynki, bo naprawdę teraz jak lecieliśmy ten sezon na szybkości z wszystkim sianiem i w ogóle, to dużo rzeczy, wiecie, tak na szybko było wrzucane na gospodarstwo i w ogóle. Pokażę wam jakie duże pole nam wyszło w ogóle z tej ósemki. Ono dopiero będziemy je orać, jak już zetniemy tą kukurydzę. W ogóle też w tym sezonie jeszcze dużo się zmienia, bo nie będzie chyba prawdopodobnie kukurydzy na kiszonkę. Nic nie będzie na kiszonkę, bo mamy dwie pryzmy jeszcze niesprzedane. Więc pójdziemy w nasiona, będzie full kukurydzy, pewnie będziemy trochę sprzedawać jej, bo świniom aż będzie też za dużo i na pewno mamy soi 5 pól, w tym 3 duże, także no idziemy w pieniądze, żeby właśnie kupić jakieś nowe nabytki. Dobra, tu jeszcze to zetnę.
Ona czuje we mnie pieniądze. I powiem wam, że naprawdę, ja się bardzo cieszę, że mamy New Hollanda, bo tak jak mówię, później jak będziemy sobie wymieniać, to każdy wymienimy za każdy, żeby przetestować te kombajny. No i tak jak mówię, pewnie najbliższy nasz wydatek to będzie jakiś ciągnik. Sprzedamy jakieś dwa, kupimy jeden porządniejszy, tak? Także no będziemy coś tu działać. No i myślę właśnie tutaj nad polem, takim mniejszym, które fajne by było właśnie, musi być prostokątne, gdzieś tu mamy. A, 21. Jest to nieduże pole i niedużo kosztuje. Tam jest miejsce na ciepłownię spokojnie. Dokupilibyśmy tam maszynki też. Chyba, że chcesz na polu tą ciepłownię postawić? No właśnie tak, żeby właśnie przy tym lesie to wszystko zrobić, nie? Żeby tego nie wozić daleko. Czy co, stawiamy tą ciepłownię tutaj gdzieś na gospodarstwie i zwozimy... W sumie racja, no. Zwozimy, no ja mi się wydaje, tam by tak to kasę robił, nie? Te maszyny by tam postawiał. Tam by na przykład można tam jeden ciągnik wziąć, nie? Z turem. Na przykład, o, nie sprzedawać niucha. I ten właśnie ciągnik wywieźć tam, bo tam będzie potrzebny tur i będzie potrzeba kilka koni, żeby odpalić tą maszynę do wiór. To myślę, że zajebista sprawa była. I właśnie fajnie, bo będzie urozmaicenie, bo będziemy trzepać sobie, właśnie kasiorkę. A fajnie to też by wyglądało, tylko że mówię, no na sprzęt leśniczy, no sadzarka, to później Brączek, jak poogarnia, to Brączek sprawdzi, jak to cenowo tam wygląda. Bo chyba ludzie nam kazali nie brać tej małej, bo ta mała do wiór w ogóle się nie nadaje, ona bierze takie te gałązki tylko. Więc lipa, byśmy wzięli wtedy tą za 68 tysięcy, tą maszynę większą. I wtedy sadzarka nam jeszcze jest chyba potrzebna, no. Także spoczko, mi się wydaje, że byłoby naprawdę fajnie. No i ta seria troszeczkę lepsza by się zrobiła. Fajny ten tydzień mamy, powiem wam, że naprawdę teraz na pełnej poszliśmy w tym tygodniu z nagrywaniem. Codziennie macie od zera, u mnie są codziennie po dwa filmiki na kanale, co mnie bardzo cieszy, u chłopaków też. Aktywność wzrosła, Brączek nie umarł, to najważniejsze. Tak, bo do mnie, ja miałem bekę właśnie, jak ludzie do mnie pisali, co z Brączkiem się dzieje, jak ja miałem ten remont, czy Brączkowi się coś stało, czy w ogóle, bo Brączek Brączek ci pomaga w remoncie. Jo, Brączek u mnie z kielnią latał po pokoju. Podaj cegłę. Po to nie jest kielnia. I ten, także na całe szczęście, no bo jak wróciliśmy, to już wróciliśmy wszyscy. Jutro mamy plan, tak, bo dzisiaj ten odcinek, tak, dzisiaj właśnie nagrywamy, ja go wstawię, całe szczęście, myślę, że na godzinkę 18 będziecie go dzisiaj mieli do oglądania i dzisiaj przyszykujemy sobie serwer i jutro prawdopodobnie o godzince 10 rano nagrywamy bizony, te na amerykańskiej serii. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało. Ja też mam taką nadzieję. Ekipa już w większości zebrana. Mam nadzieję, że uda nam się w jak najwięcej osób. I mam nadzieję, że naprawdę będzie się działo. No mówię, ten tydzień się mega też trafił, bo tak, Brączek nie chodzi do szkoły, Tanas nie chodzi do szkoły, Jadaś nie chodził do roboty, także no kurde, oby tak częściej. Poczekaj, zaraz się skończy. Ja już wolę nagrywać po południu, ale nie być chorym, bo też masakra. No wiadomo, nie, ale no to tak, że nie jesteś aż tak bardzo, nie? Kurwa. Że nie masz tam gorączki, czy dzisiaj, coś, no tylko wczoraj kasę. Miałem 39. Aha, no to ty ładnie dajesz, palnik ci powiem. No dzisiaj już jest dobrze, ale wczoraj to była masakra, nie? O ile w ogóle i tak udało się wczoraj nam nagrać, to i tak dobrze, no. Szacunek. No, także naprawdę, no mówię, dajemy radę. Powiem wam, co jeszcze ciekawego się dzieje. Zaczęliśmy ogarniać FIFA od nowa. I powiem wam, ogarnęliśmy FIFA od nowa, że tak od nowa odkryliśmy ją. Green u nas tutaj, serdecznie pozdrawiam Greena. Green u nas naprowadził właśnie na bardzo fajną serię i też bardzo fajne granie w tą FIFA, bo wirtualne kluby, stworzymy swoją postać, czyli ja stworzyłem siebie, Adel stworzył siebie, Greenu stworzył siebie. Gramy w jednym klubie na takiej pozycji, na jakiej chcemy. Powiem wam, kurwa, grałem wczoraj do 3 nad ranem. No, graliśmy sporo i myślę, że postaramy się jeszcze kogoś wkręcić do tego tak, żeby chociaż nas czterech było, żeby ten napad, wiecie, napastnik, pomocnik i dwóch skrzydłowych mogło zagrać. I powiem wam, Brączka. Gra się mega zajebiście, nie? Brączek, ty 16 kupiłeś i wtedy nie zagrałeś, nie? Ty się kupiłeś ją, czy nie? No mam 16. No i ty nie grałeś w ogóle, ty u mnie zagrałeś kilka razy, nie, bo tak fajnie się grało. W domu zagrałem kilka razy, ale to nie było to samo, nie wiem, jakoś tak mi się już nie chciało. Ty, a jakbyś kupił 17 i stary z nami grał? Gościu, na razie nie mam pieniędzy. No a to kurwa, to się ogarnie coś. Teraz 120 zł kosztuje chyba. No 140, no ty, no może i o, może i 120. Się ogarnie coś. Czaj, tak, że ja nie widzę nic, co nie, jak jest skoszone. Tak? No. Ja mam prowadzić? Czekaj, przednę się przez środek, poczekaj. Żeby mi się nie uderzył tu. Dobra, no. Easy. Czekaj, dobra. Muszę sprawdzić, gdzie tu środek mniej więcej. To ty dobra. Się przecinaj przez środek, a ja idę, bo tam mi odlagowało. Okej. Trochę dziwne to jest niekiedy. Mam nadzieję, że środek miałem. Później odlaguje. Rzadko nie miałem czegoś takiego, że miałem płynność gry, a taką bardzo dużą lagość tekstur. Dobra,
chyba tak teraz będę na wpływ. Dobra, widzę przed sobą drzewo, na które się będę kierował w linii prostej. Ty, a ty nie masz pełnego zbiornika ziemek? 61%, także spokojnie powinienem do końca dojechać. To jest dojedziesz. Nie, u mnie kurwa ciągnik za ciągnikiem. Masakra, co się dzieje. Ci, co mają pola na piachach i w ogóle, no mogą coś zrobić. Niestety u mnie nic. Bo pada, codziennie popaduje taki deszcz, ale jednak woda no stoi i powiem wam, że niby z pozoru taki efekt jest, że o fajnie już pora przeskły, ale kurwa jak się wejdzie to się zapada po kolana. Proszę cię, to nie jest jeszcze to, woda jeszcze jeżeli stoi na łąkach na tym wszystkim, to nie ma szans, Adam wjeżdżał, ostatnio próbował, to nie dał rady. Adam no raz wjechał na łąkę i nichuja wyciągają łona czy ciągniki. Ja wystarczyłem, że ja u siebie na podwórku wjechałem się zakopałem, dziękuję, dobra. No ja mam... A co ty masz posiane na podwórku? Przeżyto. Kurde, stary, pyrki! Adam w te kolejne trafił akurat do ciemnioków. No, w tym, w redliny pierdoliłem się. Ej, ty widzisz teraz mnie jak ja tnie przez środek, czy nie? Ale kurwa, jak zajebisty ten New Holland, pięknie to wygląda. Tak. Dobra, to ja teraz biorę tą stronę i ty leć zaraz za mną. Pyrki. W ogóle wczoraj Liga Mistrzów, no kurde, powiem wam, przyznaję się, bez bicia nie wierzyłem w Borussię, przy tym składzie, jakim wystawił na Ale Pulisic. No i Borussia pokazała nie, wczoraj. A ty mówię, że Pulisic będzie do dupy. No, mówię, z każdym kim gadałem, czy tam z bratem, czy właśnie z Greenem, kto tam trochę tam właśnie o Borussii coś ten, to każdy taki załamany, bo no kurwa, wpuścić prawego obrońcę pomocnika, bo on jest mieszany na tych pozycjach. Mówię, Tuchel chyba, chociaż przynajmniej każdego zawodnika sprawdził w tym sezonie po jednej, dwóch, trzech pozycjach nawet, nie? Także no tutaj szacun dla niego, bo z meczu na meczu nie wiem, czy przynajmniej jest taki skład, żeby cały czas ci zawodnicy byli na tej samej pozycji. Teraz grają na przykład na trzech obrońców, gdzie ostatnio grali na czterech, a teraz na trzech naprawdę dają sobie świetnie radę. I mówię, nie wierzyłem wczoraj, bo ciężko było. Choć po tym meczu ostatnim właśnie takim mieszanym, gdzie właśnie taki skład był robiony na różne sposoby, wygrali 6-2 z Leverkusen, naprawdę wyglądało to ciekawie. No ale wczoraj no rozjebali system. No a o drugim meczu... takie akcje, co nie? Trochę mieszane kombinacje. Nie taka stała, wiesz, stała. A o drugim meczu to nie wiem co powiedzieć, ale kurwa w historii piłki nożnej jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Nie? Mecz... Ja bardziej nie wierzyłem w Barcelonę niż w Borussię. No, ja tak samo, nikt nie, stary, wiesz co było najlepsze, że w 85 minucie nawet komentatorzy, nikt na stadionie, bo ludzie płakali, nikt nie wierzył w Barcelonę, bo to były 3 bramki do strzelenia, nie? No, to masakra. To był 5 minut, no i chuj, i nagle jest ten rzut wolny, no kurwa, perfekcyjnie wykonany przez Neymara. No. Tutaj jeszcze takie, kurwa, na otarcie łez powiedział komentator, 2 bramki do końca. 3 minuty do końca podstawowego czasu, 5 minut doliczone, nikt nie wierzył, kurwa, tylko że tutaj zagrali sędziowie i to mnie boli właśnie, bo nie wiem czy przy tym pierwszym karny powinien być, czy nie, nie, to Marquinhos się wyjebał? Chyba tak, nie wiem czy powinien być, bo on naprawdę, no tu było widać, że on nie widzi Neymara, on po prostu wyjebał się i do przodu poleciał, a że Neymar, no jak mogliście zauważyć, no Neymar jest taki, że chyba 3 karne próbował wymusić. No to niestety no ten karny został Barcelona musiała się ratować wszystkim, czym mogła, no nie oszukujmy się. A ten drugi, no moim zdaniem nie powinno być, bo kurwa no Suarez rzucił się jak jakaś kłoda na ziemię, gdzie nie wiem, może lekkie było szatnieć za koszulkę i w ogóle... Kłoda. Także, no wiesz jak jest, ale ostatnia akcja, kurwa Ter Stegen nawet nie wracał jeszcze tych 2 minuty do końca Ter Stegen nawet nie wracał, mimo że tam była taka jedna akcja... jedna akcja, wiesz jaka była zajebista, że zabrali piłkę, o kurwa, i już szedł sam na sam. Adaś, ty już jedziesz? Tak, idę potem. Ty masz pełny? No. To czaisz barze, że ty masz pod header idealnie zrobiony zbiornik jak ja? No ja. To zajebiście. I powiem wam, że naprawdę, no tutaj Ter Stegen wtedy się wrócił, nie odebrał tą piłkę, choć tam faul był ostry i on, wiesz, mimo że w normalnym meczu on by tam leżał z parę minut, to tutaj stary wstał, kuśtykał i poszedł w opłakany. No ale kurwa, powiem wam, w 95 minucie przy takiej presji wyjść idealnie w tempo zagrania, że no nikt nie był na spalonym, no coś pięknego, nie? No szkoda mi trochę, bo no kurwa, jeszcze tak wygrać przegrany mecz, to takiego meczu jeszcze nie widziałem, naprawdę. No wiesz, no PSG potrafi, chociaż na początku, jak już zaczęli strzelać Barcelona, no to mówię, Barcelona się rozstrzelała. Tak, nie, radę, tu powiem nie? ci, najgorsze było to, że od razu założyło sobie PSG taką postawę, że bronimy to. A kurwa, no tiki taka jednak wiesz, robi swoje, nie? Ta bramka Kawaniego, ona już dużo dla mnie zmieniła. Ale no, to było w drugiej połowie, jedź. PSG mówię, już chyba porobiło wreszcie, no, bo to nie, chodziło, bo tu, tak jak wszyscy jak gadali w gazetach, pisali, że PSG wygra mecz, jeżeli strzeli bramkę.
I to do 93 minuty nabyło, nie? Nie spisało się jednak. Chociaż naprawdę, no. No ale to mówię, to nie powinno tak się stać, no bo najgorsze te pierwsze dwie bramki. Oni pierwsze dwie bramki to stracili sobie sami, nie? To jest najgorszy ból, bo druga to samobój, gdzie sam Iniesta porobił 5 czy 6 w ogóle jakimś zagraniem piętą, no co było fenomenalne. Ale mówię, no kurwa, najgorszy problem, że to był pierwszy, drugi był samobój, a pierwszy ta bramka... No też taka, sami sobie to powiem, że tak zrobili. No i mówię, no a później się działo. Mówię, to dla mnie najgorszym założeniem było to, żeby się bronić przy Barcelonie. To było najgorsze, że Cavani jako napastnik wysunięty jedyny powinien gdzieś chociaż w środku pola tak, żeby wyciągać tych obrońców. A oni jak kurwa wyszli na połowę PSG, tak Cavani był na 17, 25 meczu swojej bramki. No to, o Boż. No to gdzie tu jest w ogóle granie, nie? Tu już dla mnie był duży błąd. No ale później w drugiej połowie widać, że powiedział, że muszą trochę ofensywnie zagrać. No i to przyniosło bramkę, tak? No gdyby zagrali tak od początku, ten mecz by był w ogóle inny. Ludzie, jak możecie, napiszcie w komentarzach, jak wiecie, czy teraz będzie losowanie, czy kto się z kim łączy. Kto teraz się połączy z Borussią, kto połączy się z Realem, bo nie ma, powiem wam, gadamy na TS-ie i nikt nie pamięta, jak to zawsze było z poprzednią Ligą Mistrzów. Ja też szczerze z ręką na sercu nie pamiętam. Także jak ktoś może, to i napisze. Nie wiem czemu, ale mi coś świta, że jednak losują teraz już. Dawniej to szło drabinką, teraz mi się zdaje, że... Później jest drabinka, później chyba już drabinka. Teraz jeszcze kiedy? Losowanie. Nie, losują teraz, później to już losują. Właśnie pod koniec. Tak? No to... Tylko właśnie mi się teraz zdaje, że już wszystko teraz już jest losowane. No bo jednak ta Liga Mistrzów jest co miesiąc teraz. Teraz te mecze są co miesiąc. Jakoś tak wychodzi, że oni dopiero w czerwcu kończą. Więc chyba teraz mamy marzec, w marcu już chyba nie grają nic. Grają w maju na początku, grają w kwietniu też. I później w czerwcu jest finał. No to tak wychodzi, że chyba będzie właśnie losowanko. W ogóle dzisiaj Liga Europy jeszcze, nie? Tak, Manchester. No i a właśnie, a... Jak to jest z Legią? Nie Legią, tylko z Ajaxem. Oni się teraz właśnie... Oni mieli losowanie, czy się łączyli z kimś? A nie wiem. No i właśnie, i tutaj tu jest już kurwa ciekawa sprawa. Dobra, mniejsza z tym, no piłce porozmawiamy sobie na FIFA, bo będziemy pewnie teraz troszeczkę tej FIFA wrzucać. Ej, wiecie, o której zacząłem? No myślę, że masz około 20 minut już odcinka. Dobra, no to jeszcze to skończymy Nie wiem, po 14 ileś powinieneś skończyć. Tak? Aha, no to dobra, bo nawet nie sprawdzałem, kurde, muszę jak najszybciej ten monitor, bo ja naprawdę nie widzę, czy ja teraz nagrywam odcinek. Wkurwiłbym się, tak? Bynajmniej zawsze staram się, patrzę F9 klikam, no i jeszcze ani razu się nie zdarzyło, żeby coś ten, oby ja tak było włączam, i teraz. Włączam sobie stopera i na stoperze mam chociaż ten czas, bo tak to bym się, wiesz, nigdy nie... Nie, ja tu zwracam uwagę, wiesz co, zawsze na godzinę farmingu, ale właśnie teraz niekiedy jak się zapomniałem się. Bo to wiesz, niekiedy jak czekam na szybko, czy coś, to zawsze tak pamiętałem. Zapraszam cię was na opening, a jutro was zapraszam na przezajebistego ETS-a, kurwa... Powiem wam, że w request chyba wczorajszy się kryje po tym, co zobaczycie jutro, nie? No ale wczoraj, tak my, no, wczoraj z chłopakami oglądaliśmy, to powiem, że Pathologation 18+ musi tam być, bo masakra, nie? Ale oby więcej takich odcinek. Będziemy teraz sporo grać, bo mówię, Adaś z miłą chęcią teraz chce grać, ta nas chce grać właśnie w ATS-a, ETS-a, to będziemy sporo ciurać, chłopaki właśnie tutaj głównie są od tego, więc myślę, że będziemy grać sporo. W końcu też wam się jakoś źle, że wam ETS, ATS, także spoko, w końcu to symulator, nie? No jo. Nie no, teraz to mi to, wiesz, zajebiście leży, bo kierownica to nie. No, Frączuś, jak tam ci idzie? Ja już chwilę nowy teraz. O, to super. Łowce ogarniałeś już, czy nie? Nie. Dobra, idź. Coś miałem powiedzieć, ja teraz pojadę jeszcze ściąć to koło tego. Koło... A, no, tych, koło świn. Koło świn i sobie skończymy odcineczek. Później ja go wrzucę i u chłopaków się bierzemy za nagrywanie wieczorkiem, żebyście na jutro mieli, a na sobotę chcę, abym miał właśnie godzinny, a wtedy na niedzielę byście mieli Bizony. No to weekend, powiem wam, zapowiada się zajebiście. Jak wszystko wypali, to będzie chyba mój najlepszy tydzień w tym roku. Tak, w roku 2017 to chyba najlepszy tydzień, bo mówię, mam teraz na zaś po dwa filmy i co mnie bardzo, bardzo cieszy. Dobra, ja już sobie przejeżdżam, Adaś tam kończy. I Adaś może powoli się już pakować walizę i spadać. Brączuś, tu sobie zobaczcie, jak ładnie pracuje. Chyba ty, Brączuś, zobaczysz, ile w końcu im soi brakuje? Jak soi? No zobacz, ile mają ten wskaźnik soi, tak mniej więcej. To pewnie bym im wsypał wszystko do tego, wiesz? Ale to ja, wsypij im ja, tak, to nie, nie wsypuj, nie.
Ja im właśnie rzepak wsypuję, a to się to samo liczy. Aha. A, no to cena nie, soja lepiej na sprzedaż jest, no. Chodź kurwa, tak. No? Tak chujowo jest spane w tą wiatę tutaj, że nie mogę wyciągnąć no, tego. No właśnie jest, dlatego ja tak. Te buraki nie, bo ta wiata, się nie nadaje do tego, do zboża. Właśnie, ile nam wyszło z drewna wczoraj, Adaś? 40. Nie. Ale sprzedaliśmy, ty. Sprzedaliśmy wszystkiego. Czekaj, przecież. Ja pójdę sprzedać. To leć, sprzedaj i będziemy wtedy wiedzieli. I ty miałeś 23 tysiące z tamtego. Nie, 23. Nie, poczekaj, jak to było. No 23 powiedziałeś. 25,5 tysiąca. Można to ludzie w statystykach sprawdzić, nie? Sprzedane. No. Nie, 25,5 tysiąca na pewno. Aha, no to dobra. Bo miałem 74 tysiące z groszami. Mhm. Po sprzedaniu całego drzewa zrobiło się prawie 100 tysięcy. No tak, faktycznie. Ja jak przebijałem czas na rośnięcie, ciekawy, ile tu będzie. Zabrało nam 15 za tam chyba za te wszystkie, wiecie, duperele i w ogóle. Kupiłem jeszcze wózek, także no 23, no tam 19 tysięcy żeśmy stracili. No, ale ten sezon mówię, jesteśmy ustawieni na kasę. Sama soja i kukurydza, nie? I kukurydzę świnie nie przeżrą i jeszcze rzepaku jest sporo też. Także no tu naprawdę jesteśmy mega nastawieni w tym sezonie. I fajnie, bo mówię, no w następnym sezonie pociśniemy jakąś większą kiszonkę i w ogóle. Bo teraz żeśmy źle to posiali, bo wszystko naraz nam wyrosło, a Adaś potrzebował, bo teraz do Adasia idzie kiszonka z kukurydzy. Ale teraz tak to byśmy my nie mogli nic zrobić przez dwa odcinki. Nie, to ja tam mogę sobie na ziarnko zrobić, mi to obojętne. Wiesz, ja myślę, że ludzie, napiszcie mi, czy ktoś z was sprawdzał, czy jest różnica pomiędzy urosniętą kukurydzą, jak ją byśmy na kiszonkę wzięli, czy ta zielona jest bardziej wydajna do tego, bo możemy wtedy jakąś spokojnie, bo mamy 4 pola kukurydzy, także możemy ludzie na spokojnie ściąć i nawet suchą taką. Nie dużo, ale możemy jakoś sobie na przykład, wiesz, po prostu, że łuska. Przecież ile razy takie widzę w filmikach, że wiesz, takie usunięte. Ty, Brączek, teraz pociągu na pociąg ładujesz? Tak. Dobra, spoko. Dobra, ja będę zaraz biegł do Brączka, zobaczyć co się dzieje. Adaś, ty tu... Jak możesz, to jeszcze podjedź mi tu fendem, jak będziesz zjeżdżał, nie? Weź, wiecie, od tej strony gdzieś gnojowica, nie? U tych... u świń. I akurat wiedź tu na wprost przez tą drogę u świń przejdę, to akurat idealnie się postawię tym. Wysypiemy i pójdziemy zobaczyć sobie, ile pieniążków nam wpadnie z drewna. Mówię, teraz jest większy w ogóle ładunek niż tamten, więc powinniśmy dostać około 30 tysięcy. Nie, to cię tylko chyba wydawało, że jest większy. Tak? No. No dobra, zaraz zobaczymy. Ważne, że mam 82 tysiące, to będę widział, jak co tam się wydarzy. Nie, to będzie mniej. Może są grube kłody też, co nie? Ale ciekawe, no ale mimo wszystko ludzie, 40 tysięcy na drewnie, 20 za misję dostałem, to jest 60 tysięcy, 7 tysięcy pole. Można? No. Można. I to jakie powiększymy jeszcze, nie? To naprawdę... I zaraz będą plony też. Oby więc, no i było zasiane jeszcze, nie? Kukurydzą, czyli jednym z najbardziej wartościowych tutaj rzeczy na serwerze. Także zajebista sprawa. I ja zobacz, jak pięknie się Adaś robi. Nie no, dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że się nagrywa, nie? O Boże. Weź mnie nie drażni. Ja mówiłem ci, żebyś Adaś tam... A dobra. Na tutaj ci od razu dobra, pojadę. To ja cofnę. No dobra, to ja cofnę. A, bo ty to już na koniec bierzesz, sorry. Nie wiem, myślałem, że ten, że jeszcze ci zostanie biegnie, i tutaj będzie go zaś zawinę. Może wagon cały podniosłem. Da się w ogóle? Nie da się przecież. Ten Jason pod domem zostawił, a na mnie się niekiedy próbuje. Ja się prułem? No. Ty prułeś. Na mnie zawsze się prułeś, jak stawiałem ciągnik pod domem. Albo Bolek, nie wiem, któryś z was na pewno się na mnie pruło to. Dobra, ja tu sobie ściągam tego. Dobrze, że... Nie, no teraz na kierownicach, jak wszyscy gramy, to mega zajebiście, realnie to wychodzi. Ale soi na kurwimy, nie? O kurwa, ktoś drzewo zostawił na środku drogi. To nie jest drzewo. Nie, serio nie. Dobra. I nagle że. Jak tam ci Bronuś idzie? No już przeładowałem na drugi pociąg. Ojej, mam jeszcze 300 kilo. Nie wiedziałem, muszę na drugą szczepę sypać. Dobra, i tak pewnie teraz akcja będzie cały czas soja, nie? Żniwa. To i tak tam... Dobra. Jadę do tego. Dobra, to ja już tam biegnę do ciebie. Jadź. Adaś, tu ogarniesz ten kombajn? Teraz mi na wózek go postawisz? Tak, no zjeżdżam na sobie. Dobra, to zjedź, ja lecę do Brączkowskiego. Jedzie, patrzcie, Brączka. Tak krzywo załadowałem, a tam jedna chuj. Kurde, konkretne cofanie. Ci powiem. Ała, przeskoczę? Halo. Halo, halo. Brączek jedzie ładnie. O, tu dwie przyczepy nam zostały, no i o. Trzeba będzie po nie przyjechać kiedy. Piękny tartaczek. Bronuś tu ogarnia. Bronek, to jest konkretny maszynista. Ty hamuluj, nie? Ty faktycznie mówiłeś, że są lagi trochę od tego, znaczy nie mocne, ale takie dziwne
Kurwa, jebany, jak zwiany obrączek ten przecież był. Jak on ma? Maszynista. Maszynista. Jebany. Jezu, maszynista. Odepnę pasy może, co? Ja odepnę, no. Jo, faktycznie, wydawało się, że powinno być tego drewna więcej. Tutaj są duże kłody, to też i na inne w ogóle pieniądze. Kurde, wiecie co? Duże pieniądze. Za nieciekawe, ile byśmy dostali wrzucając do wody. Mniej się dostaje. Więcej, za długie. Nie, właśnie do wody mniej. Poczekaj. Gdzie jest ten pomocnik, kurwa? Nie ma go. Wiecie, nie ma tego pomocnika takiego, co tam się... Jak się podeszło, to pokazywało, że się dostaje ileś tam pieniędzy, więc... Ojej, Brączek, co zajebał dużo. Dobra, uwaga. 82 tysiące. 89,5 tysiąca. Szybkie pieniądze. Ty, za bal drewna jeden po 2000 nawet jesteśmy w stanie dostać. No tak, nie? No. Wtedy też było tak. Ale Brączek ogarnia, nie? Tutaj łapeczka no. Górę na jutro odcinek Brączka. Zobacz, on to wszystko na raz weźmie. Patrzcie, nie, to... Dobra. A za to będzie grubo. Zobacz, pięknie zrzucił tu jeszcze. 1000 zostaliśmy za jakieś drewno, które... Poszło. Aha, okej. Okay. Już mamy zarobione 20 tysięcy. No to mówię, mamy 40... 45 ponad 40 tysięcy. Będzie. No to ludzie, mamy pole za darmo, tak? To daj tu jeszcze chociaż trochę kasy, to już będzie kurwa za darmo pole. Daj 3 tysiące i mamy za darmo. Nie, to będzie, no będzie więcej, chyba mi się zdaje. 100 tysięcy równe mamy. 100 tysięcy... A było ile? 101, a było... 81. Czyli 20 tysięcy. 20 tysięcy, tam 20, było 25, 45. I 20 ponad za misję, 20 ponad, bo tam mi wyszło 5, chyba 15. Czyli 65 tysięcy za darmo. Tak, no to za darmo mamy ludzie pole. Idę wam je pokazać, jak powiększyliśmy, kończymy sobie ten odcinek. Ja was bardzo serdecznie idę wam je pokazać. Zapraszam do chłopaków. Mam nadzieję, że więcej nam takich pól się trafi i będziemy teraz naprawdę szli w tą stronę chyba z polami, bo naprawdę fajne pola tu są. Zobaczcie, tu jeszcze sporo wyoramy. Ile tam stoi? Dwie, przyczepa cała i na drugą tam 300 kilo. Tutaj będziemy orać i zobaczcie tu, ile nam się uda wyorać zajebistego pola. Także co, mordeczki, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, zapraszam do chłopaków i do jutra. Także wielkie dzięki za uwagę, na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć! Cześć!